good morning! Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na kale Mokokokokosz. Cześć. Konie, jak widzieliście, już wypuszczone, więc fajnie. Zapomniałam w ogóle, że miałam nagrywać tego vloga. Ale co zobaczycie w tym vlogu? Jeżeli słyszycie taki dziwny dźwięk, ty, to otwiera i zamyka się sam bagażnik. Coś się dzieje w aucie po prostu i bagażnik tym się otwiera i zamyka. Jest rano, nie oczekujcie, że ja będę jakoś... Uhuhu! O Jezu. Ej. Dzisiaj, moi drodzy, pojedziemy sobie w teren z Natalią. To będzie pierwszy teren wiosenny, więc jestem po prostu ciekawa, czy kobyły będą naprawdę energiczne, czy nie. Wiecie, one uwielbiają tereny, obie. I uwielbiają... Co za bagażnik, serio. I uwielbiają tą jedną prostą, która jest galopem. O mój Boże, to miejsce jest do kochania, naprawdę jest ukochane. To jest kochane miejsce, naprawdę. I za chwilę wam pokażę, może nie za chwilę. Dla was to będzie za pewnie kilka sekund, ale wam pokażę siodło dla parci, siodło ujeżdżeniowe. Siodełko to kupiłam, to jest siodło firmy Nixlax, coś takiego, jest bardzo podobne do Kiflera. Ja mogę mówić źle nazwy, ja w ogóle się nie znam nazwach, ja na Stubben mówię Stop, będę mówić się Stibben, więc... więc tak, kupiłam je za 900 zł, oddałam je ostatnio do naprawy, w sensie nie do naprawy, tylko do wypchania paneli, ponieważ miało to siodło takie grudki na panelach. Wypełnienie po prostu się bardzo mocno zbiło i oddałam do wymiany i byłam bardzo zadowolona, bo pan rymarz, jeżeli ktoś jest ciekawy, co to za rymarz, to rymarz Jerzy Pydo chyba, nie pamiętam jego nazwiska niestety, mam nadzieję, że chociaż imię powiedziałam, z Legionowa, polecam pana, powiedział, że bardzo dobre siodło i ja takie dobrze kupiłam. Yeah. Było sprawdzone przez moją fizjo. I no, moi drodzy, ja powiem, że ja mam oko do siodeł, w ogóle mam oko do sprzętu, do moich koni. Praktycznie wszystko, co mam dla nich, pasuje. Coś, co kupiłam praktycznie nawet nie mierząc, pasuje. Tak samo jest z tym siodłem. Oczywiście miałam możliwość odesłania go, jak gdyby nie pasowało, ale tak posadziłam na parcie i leży, dla mnie leży. No i Natalia, czyli moja fizjo, potwierdziła to, jedyne co powiedziała, to żeby wypchać to, ono się troszeczkę po prostu jeszcze wypchać, dopchać, wymienić wypełnienie, to ono się jeszcze troszeczkę bardziej podniesie i będzie jeszcze lepiej leżało, więc no. Dwie minuty gadania, idę dać koniom wodę i zrobić sobie śniadanko. Teraz siedzi krzywo, bo mam krzywy stojak. I to jest właśnie to siodełko. Cudowne. One jak... I moi drodzy, to siodło jest naprawdę wygodne. Ja, że zda wymaga 75, jeżdżeniowe, strzemiona kompost i refleks. Ja w te strzemiona mam w siodle Dori i je uwielbiam po prostu. To macie to taki T, haczyk. I tu macie dziurki. Zahaczamy T, dziurka. I już mamy. One są jeszcze niewyrobione, bo one jeszcze nie chodziły, nie pracowały. Więc tu się nie ma co dziwić, że one na razie będą nieładnie się układać. I to jest osłonka właśnie na to, żeby nam ta część ani nie rysowała siodła, ani nie rysowała nam nogi. I... Okej, Natalia napisała, że będzie za jakieś 15 minut, więc będzie za jakieś 20-30. Już przygotowuję rzeczy. I nie wiem jak wy, ale ja mam tak, że układam sobie tak w rzeczy w kolejności, w której się zakłada. Jeżeli ktoś zakłada najpierw o głowie, to o głowie tutaj sobie wisi po boku zawsze. A jeżeli ktoś najpierw zakłada siodło, no to jest po kolei. Nie, tu jest źle założone. Opa. Że jest tak, najpierw się zakłada czaprak, potem podkładkę, a potem siodło. Wiecie, żeby nie przykładać niepotrzebnie
I ja tak robię. W ogóle dajcie znać, czy kto jak zakłada. Najpierw zakładacie o głowie, czy siodło. Okej, drabinka do wsiadania jest. Mój rozwalony przez Dori drąg też jest. Jeżeli ktoś się martwi kamieniami, to są kamienie z całego placu. Potem je po prostu zbieram na raz wszystkie. I możecie mi powiedzieć, naprawdę, jak wy robicie? Czy najpierw zakładacie o głowie, czy najpierw siodło? Bo wiem, że są jakby dwa sposoby ubierania koni. Ja najpierw zakładam siodło, ponieważ moje konie przy czyszczeniu się totalnie nie kręcą. I uważam, że mogę na pewno założyć siodło. Natalia przyjechała. Cześć! Tak. O tej maszlowi mówiłam, że ja tam rano byłam zajęta, dlatego rano nie przyszłam i tych firanek zamieścić. Na głupio normalnie siodło, naprawdę. No. Tak, tak. I no właśnie, dokładnie tutaj jest to samo, co nie? Chyba nie lubi, ale i tak trzymają, bo nie mają komu. Komu, kurwa, to oddać tej pałeczki, bo udało się. Jest po prostu. Może nie jeździć z tym. Już, już pierwsza jesteś. Aha, już. Znudziło się. Nie, nie zjeżdżaj! Nie, 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 lewo, lewo, tak! Brawo, brawo! Dobry koń, brawo, nie zjeżdżaj! Już się odechciało? Biegamy, biegamy! To fajnie. O Jezu. Stop it. No i zaczęłam Radzie oglądać i też tak słucham, co nie, że najlepiej się wrzucić w taki stan, że pracujesz. No tylko jak to zrobić? Jak zazwyczaj, jak szedłeś do pracy czy do szkoły? Boże, tam są ciekawe rzeczy. O mój Boże. Idziemy, idziemy. O Boże, już się nie chce. Wyluzuj. Idziemy! Ciep, ciep. Nie, one muszą trochę po asfalcie, szczególnie palcia, żeby kopytka powzmacnić. No mówię, że jest super. Usiadzik, asfalcik. Wiesz co, jest zajebiście. Ja się bardzo cieszę, bo ja mam cały czas te same dni, mianowicie poniedziałki i piątki, co nie? Nie chcesz się wytarzać? Proszę, ciasteczko. I zniknęło ciasteczko. Już byłyśmy na placu, co nie, tutaj. I Dori, nie wiem, co się stało, ale klęknęła. Nie mam pojęcia, jakim cudem. Proszę, bo przyszłam się, żebyś się tu wytarzała. O, mrrr. Mry, mry, mry. Mry, mry, mry. Puść, może też się wytarzę. A byś, co byś się tam wytarzała, co? To Dori złapie i nie pójdzie.
Teraz serio? Przy mnie? Czuję się zaszczycona. Ale to nie jest takie proste wybór odpowiedniego miejsca. O, udało się. Znowu będą krzyczeć, że mam brudne konie niewyczyszczone. No dawaj! Dlaczego leżysz? Dori, Natalia, jak się jeździło w siodle? Oczywiście. No w mojej karierze, ile tam letni z przerwami? W długiej. Najlepsze chyba w jakim jeździłam. No, tak jakby mi się przykleiła dupa do siodła. Ojejku, jestem brudna. No trudno. Dobra, moi drodzy, i po terenie, i jak było. Tylko, moi drodzy, tam jest nagrane. Nie wiem, czy to wstawię, bo zależy od tego, jak bardzo trzęsło i czy cokolwiek widać. Jak Natalia w nim siedzi. I ja widzę po samym siodle, nawet jak nikt w nim nie siedzi, nawet jak ja w nim nie siedziałam. Widziałam, że ona będzie wygodne. A w momencie, w którym się w nim usiądzie, albo w momencie, w którym widzisz, że ktoś w nim jeździ, widzisz, że jest mega wygodne. I Natalia też tylko usadziła tyłek i mówi, wow, ale super. Więc jestem mega, mega zadowolona. A teraz idę sobie robić coś na obiad. I mamy kolejny dzień. Dzień dobry. O matko. Jest rano, jest kilka minut po szóstej. Dzień dobry jeszcze raz. Wczoraj po prostu jak tylko wróciłyśmy, to ległam na łóżko. Nie wiem dlaczego, ale zmęczył mnie ten teren. Naprawdę nie wiem dlaczego. No i to by było tak naprawdę na tyle. Bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie. Życzę wam miłego dnia i na razie.